Cześć moi drodzy, tutaj wasza Blue Jane, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiałku na moim kanałku i zapraszam do gierasy, która nazywa się Where is Cat, czyli gdzie jest kot, a jakże będziemy szukać po całym domu sympatycznego kociaka. No to zaczynamy gieraskę. Gdzie jesteś, kociaczku? Gdzie jesteś? O, patrzcie, zdaje się, że właśnie próbuję wejść do domku. Cześć, koleżko! Wow, to był on! O, czy to jest dom jakiegoś artysty? Patrzcie, jaki obraz! Wow, namalowany, zdaje się, że akwarelą. O, taka technika malarska jest właśnie, że malujemy farbami akwarelowymi. O, gdzie jesteś, kociaczku? Gdzie jesteś? Tu jest kapelusz, tu jest plecak. O, gitara! Wow, rewelacja! O, patrzcie, chyba go widzę, za kanapą. O, jest ogon i jego uszy. Brawo, bravissimo Blue Jane. A tutaj? Gdzie jesteś? Laptop sobie stoi, kosz na śmieci. A nasz kociak? Gdzie jesteś, kociaczku? Gdzie jesteś? Wow, tutaj pod stołem się skryłeś, koleżko! O, tutaj są w domu, widać małe dzieci, bo mnóstwo zabawek, wala się po schodach, trzeba tutaj posprzątać jak najszybciej, bo ktoś może się przewrócić i zrobić sobie krzywdę. O, jaki fajny dinozaur. Gdzie jesteś, kociaczku? Gdzie on się schował? Tu, za kwiatkiem jest, wow, a oto i sypialnia, wow, znowu taki bałagan, trudno będzie go znaleźć, może to ten kot tak nabałaganił? O, koty chyba tak lubią czasami. O, patrzcie, wystaje mu ogonek spod łóżka. Cześć, koleżko. Mamy łazienkę, ktoś właśnie zażywał kąpieli, bo jest kaczuszka. O, gdzie jesteś, koleżko, gdzie jesteś? Patrzcie, ogon mu wystaje i uszka, jaki słodki kociaczek. O, i podwórko. Mamy pranie powieszone, wow, tylko jeszcze nie do końca. Chyba ktoś zrobił sobie chwilę przerwy. O... O, patrzcie, jest nasz kotek! Zdaje się, że poszedł do drewutni. Cześć, koleżko, witaj! Wow! O, to jest... Nie, to taki garażyk mały. Jest nawet tutaj kosiarka. Wow, co też mamy teraz znaleźć? Talerze! O, on jest głodny! Nasz biedny kocurek jest głodny! Trzeba go nakarmić! A jakże? No to szukamy talerzy. O... Koty jedzą w końcu, no może nie z talerzy, ale muszą mieć jakąś miseczkę. Dobra, gdzie jest kolejny talerz? Szukamy. Zwodzić się nie damy. O, są świeczuszki, jest serwis do herbatki, okulary. I co tu jeszcze mamy? Telefon, parasol, kapelusz wisi na wieszaku. O, jest plecak i jest nasz talerz. Jak fajnie, że podświetlają te przedmioty, łatwiej je w takim razie znaleźć. O! Ten talerz od razu widzę, bo jest wśród talerzy, a jest tym razem czerwony, wyjątkowy czerwony dla naszego kocurka. Wow, jakie piękne obrazki, tylko spójrzcie, sówka, żółwik, rybka, biedronka, co to jest? Nie wiem, chyba jakiś królik, ale ma takie małe uszka. No dobra, szukamy talerza. Gdzie jesteś, talerzu, gdzie jesteś? Tu jest, czerwony. Łatwo było go znaleźć, bo tak się wyróżniał kolorem troszeczkę. O, patrzcie, kwiatuszek stoi w doniczce na naszym przepięknym talerzyku. Wow! O, w łazience to będzie ciężko. Tu go nie ma, jest tylko czerwona szczoteczka. O, czerwony kurek. A tu coś jest? No właśnie! Wow, jakiś balsam do kąpieli czy coś? Żel? Pod nim właśnie jest nasz talerz, którego szukamy. O, czerwone rzeczy, skarpetki, spodnie... Kosz na pranie jest czerwony, hulajnoga jest czerwona. A gdzie jest talerz? Kurcze pieczony, gdzie jest nasz talerz? Tu jest! Wow! W koszu na pranie! Na mokre pranie. O! Chcecie się pić, koleżko? No to szukamy kubeczków albo też szklanek. O! Tu są butelki takie niebieskie. O! Patrzcie tutaj! Za rakietą do tenisa schował się nasz kubeczek. A tu gdzie jest? Na stole go nie ma. Tu gdzie? Prawdopodobnie byśmy go w pierwszej kolejności szukali. No to szukamy dalej. Trampki są niebieskie. O, o, podświetlił się. Za kwiatkiem się schował. Cześć, jesteś. No dobra, szukamy dalej. Jest laptop. O, kulki, kaktus. O, tutaj w brudnych naczyniach w zlewie schowałeś się, kubeczku. Niegrzeczny. O, teraz tutaj szukamy. Jest! Na rakiecie do tenisa! Jak szybko go znalazłam! Brawo, bravissimo, Blue Jane! Bardzo mi się to podoba. Okej, szukamy. W sypialni będzie trochę trudniej go znaleźć, bo zazwyczaj kubków nie ma w sypialni przecież.
O, chociaż patrzcie pod łóżkiem, komuś chyba chciało się pić w nocy, wypił wodę i zostawił kubek pod łóżkiem. Schował go, żeby nie potrącić, jak potem będzie wstawać, nie trącić nogą. O, gdzie tutaj jesteś, nasz kubeczku? O, tutaj, koło kubka ze szczoteczkami jest, pewnie do płukania zębów. O, jeszcze tutaj musimy znaleźć w ogródku. Gdzie jesteś, nasz kubeczku? Tutaj cię nie ma. Schowałeś się za trawką. O, trawka jest nieskoszona. Nieładnie, nieładnie. Jesteś, kubeczku. Wow, co tym razem? Koleżko zastanawia się. Patrzcie, babeczka. Szukamy słodkiej, przepysznej babeczki. O, ona miała taką wisienkę. Widzieliście to, moi drodzy? Na samym czubku jest wisienka. No to szukamy, szukamy. Zwieść się innym przedmiotom nie damy. Jest! Brawo za trampkiem! Dalej szukamy. Tutaj jest! Za serwisem, pod stołem! Brawo, ale szybko znalazłam, już mam wprawę! O, szukamy, szukamy. Tutaj nie ma. O, może tu jest schowana gdzieś? Nie, nie ma jej w rondelku. Ani wśród kubków. O, tu jest, patrzcie! Wisienka schowała się wśród kulek. Brawo, bravissimo, Blue Jane! No i idziemy dalej, gdzie tym razem? O, widzę, że schowała się za dinozaurem! Wow, brawo, bravissimo, Blue Jane! O, teraz jesteśmy w sypialni. Czyżby ktoś w nocy podjadał babeczki? O, patrzcie, już widzę tą kulkę, tą wisienkę wśród perfum! Wow, i teraz łazienka. Nawet w łazience ktoś jest głodny. No to szukamy, szukamy. Gdzie jesteś, nasza przepiękna babeczko? O, tutaj coś widzę. Jej, znowu wisienka. Głównie dzięki tej wisience znajduję naszą babeczkę. Wow, o, za hulajnogą. Co prawda jest czerwona, ale hulajnoga też jest czerwona. O, wow, brawo, bravissimo, Blue Jane. Co tym razem? Myszka, no pewnie, kotki uwielbiają jeść myszy, polować na myszy. No to szukamy naszej szarej myszki biednej. O, jej, siedzi jak mysz pod miotłą pewnie. O, tu się schowałaś za drzewkiem. Za szarym drzewkiem szara myszka się schowała. No to szukamy dalej. O, tutaj jesteś, patrzcie, za słuchawkami. Brawo, bravissimo, Blue Jane, ale szybko ją znalazłam. Właściwie przypadkiem najechałam na nią myszką. O, tutaj jest nasz piękny laptop. O, tu ciebie nie ma. Tu jest kosz na śmieci również szary. Tak myślałam, że może tutaj gdzieś będzie, ale nie, nie ma jej. To może gdzieś w zlewie, czekajcie. Wow, za filiżankami! Cześć, myszko! Wow, znalazłam cię bez problemiku żadnego. Szukamy dalej. Nikt cię tutaj na klatce schodowej jej nie widzę. O, może w kartonie siedzi? Nie, no nie ma jej, kurczę pieczone. Szukamy dalej w takim razie. O, jest! Znalazłam! Wystaje ci ogonek za lampą. Dobra, myszy w sypialni? Kurczę pieczone, co ty robisz całymi dniami, kotku, że nie polujesz na te myszy, które są tutaj właśnie w mieszkaniu? O, albo w domu? Szukamy, szukamy, to jest chyba dom, bo z ogródkiem. I z drewutnią własną. Z takim jakby garażykiem na różne rzeczy, które się przydają w ogrodzie, na przykład kosiarka. O, szukamy, szukamy, gdzie jesteś? No gdzie jesteś, myszko? Malutka, piękniutka, szarutka. O, tutaj za koszem. Brawo. I w łazience też się schowałaś? O, za ręcznikami. Wow, udało się, moi drodzy. Mamy myszkę za ręcznikami. No i zostaje ostatnie, no może nie pomieszczenie, ale ostatnia plansza do przeszukania. Za piłką cię nie ma, za tym radyjkiem cię nie ma, za hulajnogą też nie. Tu mamy kalosze żółte, jest piłeczka, to pewnie naszego kocurka. Gdzie też możemy szukać myszki? No może nie na górze, tylko raczej gdzieś na dole. Czekajcie, czekajcie. No gdzie jesteś? Za trawką się jakoś schowałaś? Nie ma cię. O, drzewko. No nie gadajcie, że ta mysz weszła sama na drzewo. Czy myszy chodzą po drzewach? No nie wydaje mi się, kochani. Najważniejsze, że udało mi się ją znaleźć. Cześć, myszko! Wow, patrzcie, torcik! Koty uwielbiają tort? Patrzcie, gdzie jest kot? Kot schował się za tortem. Patrzcie, wystają mu uszka, jakie on jest słodziutki. O, nie damy się zwieść, koleżko. Mamy cię. Zjesz teraz. Czekajcie, to nie on będzie jeść te myszki, tylko myszki będą jeść te babeczki. Wow, jaki ty jesteś gościnny, koleżko! Patrzcie tylko, on zje tort, a myszki babeczki.
Where is Cat? Ale fajna gierka, bardzo mi się spodobała, a wam? Napiszcie mi o tym w komentarzach. Moi drodzy, czy wam się podoba ta ekstra gierrasa? Tylko spójrzcie, jaki najedzony kocurek. Wow, odpoczywa sobie z myszkami, przyjaciółkami. Jaki przyjazny, super ranski, ale ekstra. I tym bardzo miłym akcentem, że udało mi się ją całą przejść, chciałabym się z wami pożegnać i zaprosić was do kolejnych materiałków na moim kanałku. Żegna się z wami Blue Jane. Cześć i do usłyszenia!